Tradycja kościelna sięgająca II wieku łączy Ewangelię z osobą apostoła Jana. W tej tradycji szczególnie wyróżniają się święty Ireneusz z Lyonu, święty Klemens Aleksandryjski oraz do tej tradycji należy tak zwany kanon Muratoriego. Jest to prywatny spis ksiąg Nowego Testamentu, napisany po łacinie, a powstały w Rzymie około roku 180. Jest to najstarszy zachowany katalog Nowego Testamentu. Opierając się na świadectwie papiasza, a papież był biskupem Hierapolis w Azji Mniejszej, teologiem, jednym z ojców apostolskich, żyjącym w latach 70-135, opierając się na jego świadectwie, podawano wątpliwość apostolskie, autorstwo tej Ewangelii, a przypisywano je innemu członkowi Kościoła imieniem Jan o przydomku starszy. W samej zaś Ewangelii nie ma mowy wprost, kto jest jej autorem. Ewangelia ta jako jedyna nie wspomina Jana Apostoła. Postacią, która wyróżnia się w opowiadaniu, jest umiłowany uczeń Jezusa, często utożsamiany z apostołem Janem. Pojawia się on jedynie w opowiadaniach dotyczących ostatnich wydarzeń z ziemskiego życia Jezusa. Przyjrzyjmy się teraz problematyce związanej z redakcją tekstu. Ewangelia według świętego Jana jest tekstem, który stwarza trudności, jeśli chodzi o ciągłość narracji. Trudno pogodzić ze sobą sprzeczne informacje co do tego, czy Jezus udzielał chrztu, bo w trzecim rozdziale jest mowa o tym, że udzielał, a już w następnym rozdziale, w czwartym, jest mowa o tym, że nie udzielał. Niezrozumiałe jest też osadzenie akcji z piątego rozdziału, akcji, która rozgrywa się w Jerozolimie, chodzi o uzdrowienie chorego przy sadzawce Betesda, podczas gdy w końcówce czwartego rozdziału i na początku rozdziału szóstego akcja rozgrywa się w Galilei. Tutaj nagle wpleciony zostaje ten piąty rozdział, którego akcja toczy się w Jerozolimie. Ta rozbieżność topograficzna narzuca pewną trudność co do ciągłości narracji tej Ewangelii. Pewną niekonsekwencję można znaleźć w informacjach o miejscu pochodzenia Jezusa. Są pewne różnice w 7 rozdziale, w wierszu 27 i w wierszu 42. Następnie wiele starożytnych rękopisów nie zawiera tekstu z 8 rozdziału, gdzie jest mowa o kobiecie cudzołożnej. Pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego w wielu rękopisach nie pojawia się ten tekst, ten fragment? W opisie Ostatniej Wieczerzy zastanawia fakt, że w 14 rozdziale, w wierszu 31, słowa Jezusa zapowiadają czynność. Jezus mówi, wstańcie, wstańcie, chodźmy, która zostaje wykonana dopiero w 18 rozdziale, gdzie jest mowa, że po tych słowach Jezus wstał, udał się z uczniami za potok Cedron, gdzie potem następnie zostanie pojmany. Więc to opóźnienie zapowiedzianej wcześniej akcji sprawia wrażenie, że materiał zawarty w rozdziałach od 15 do 17 oryginalnie nie znajdował się w tym kontekście. To też stwarza pewną trudność. Następnie Ewangelia posiada też dwa zakończenia. W 20 rozdziale, w 30 wierszu i następnym i w 21 rozdziale, w 24 wierszu i następnym. To wskazuje, że tekst ten powstawał w długim czasie, a materiał, który posłużył do jego budowy, był niejednolity. Wspólnota chrześcijańska, w której dokonywał się przekaz Ewangelii według świętego Jana, była zróżnicowana
i ulegała stopniowym przeobrażeniom. Odbiorcami tej Ewangelii byli ludzie wywodzący się z kręgu judaizmu, ale także do adresatów czy odbiorców tej Ewangelii należały te osoby, które nie miały styczności z religią żydowską. Przyjmuje się, że Ewangelia ta zaczęła się kształtować już w środowisku palestyńskim, tam gdzie była głoszona do roku 70, a obecną formę, obecny swój kształt osiągnęła w kontekście nieżydowskim, dokładnie w środowisku Azji Mniejszej, dokąd Kościół Janowy wyemigrował z Jerozolimy po roku 70, czyli po zdobyciu jej przez Tytusa. Potwierdzeniem tego może być starożytna tradycja, według której Jan, apostoł, ostatni okres życia spędził w Azji Mniejszej, dokładnie w Efezie. Możliwe jest również, że to ostateczne dopracowanie tekstu pod względem teologicznym i literackim nastąpiło pod wpływem działań ludzi bezpośrednio związanych z apostołem. Zwrócił uwagę na czas redakcji, kiedy ostatecznie została ona zredagowana, czwarta Ewangelia. Ustalenie czasu powstania tej Ewangelii także nie jest łatwe. Możemy tylko przyjąć, że zakończenie jej opracowywania dokonało się już po ostatecznym rozpadzie więzi pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, a więc po roku 90. Przyjmujemy, że ostateczny kształt redakcyjny ta Ewangelia przyjęła po roku 90. Zwróćmy uwagę na relacje Ewangelii według świętego Jana do Ewangelii, tak zwanych Ewangelii synoptycznych. Trzeba zaznaczyć, że Ewangelia według świętego Jana jest relacją o Jezusie Chrystusie, napisaną z wielkim talentem literackim i zawiera niezwykłą głębię teologiczną. Kiedy porównujemy czwartą Ewangelię, czyli Ewangelię świętego Jana z Ewangeliami tak zwanymi synoptycznymi, to zauważymy sporo różnic między nimi. Chcę tylko wyjaśnić, że Ewangelie synoptyczne, ta nazwa synoptyczny wzięła się od Griesbacha, tę nazwę wprowadził dla określenia trzech pierwszych Ewangelii, a więc Mateusza, Marka i Łukasza. Griesbach, XVIII-wieczny teolog, biblista, który zestawił te trzy Ewangelie napisane przez Mateusza, Marka i Łukasza w trzech kolumnach w celu porównywania tekstu i lektury paralelnej, czyli równoległej, by patrzeć na nie, na te trzy teksty jednym wejrzeniem. Takie patrzenie jest możliwe dlatego, że te trzy Ewangelie są do siebie bardzo podobne. Powstały na bazie jednego przekazu, jednej tradycji, wspólnej tradycji. Dlatego też stosuje się tę nazwę do tych trzech Ewangelii, synoptyczny, od czasownika greckiego synopsomai, który wyraża możliwość obejmowania jednym patrzeniem tych trzech tekstów Ewangelii. Ewangelia świętego Jana ma inny styl niż Ewangelie synoptyczne, ponieważ posługuje się często wypowiedziami dialogowymi, rozbudowanymi opowiadaniami, często też ironią. Ironia to udawana niewiedza i nieporozumieniem. Nadaje to Ewangelii taki własny rytm, wolniejszy niż w Ewangeliach synoptycznych. Brak natomiast w czwartej Ewangelii jest brak przypowieści, tej formy bardzo charakterystycznej dla trzech poprzednich Ewangelii. W Ewangelii świętego Jana mamy dwie alegorie. Alegorie, tak jak już kiedyś wspomnieliśmy, to rozbudowane przypowieści. Każdemu elementowi obrazu tej przypowieści odpowiada jakiś
element przesłania teologicznego. Mamy dwie, w Ewangelii świętego Jana mamy tylko dwie takie przypowieści, ale alegoryczne, alegorie, alegoria o winnym krzewie i o dobrym pasterzu. Można jednak wskazać w czwartej Ewangelii na punkty zbieżne z opowieściami innych ewangelistów. Jakie to są? Wszyscy czterej ewangeliści piszą o świadectwie Jana Chrzciciela i o chrzcie Jezusa. Wszyscy ewangeliści piszą o oczyszczeniu świątyni, o rozmnożeniu chlebów, o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Wiele wspólnych elementów występuje w opowieści o męce i zmartwychwstaniu Jezusa w tych czterech ewangeliach. Najwięcej podobieństw pojawia się z Ewangelią świętego Marka. Najbardziej Ewangelia świętego Jana jest podobna do Ewangelii według świętego Marka. Przede wszystkim w zakresie takich perykop, jak ta opisująca działalność Jana Chrzciciela, powrót Jezusa do Galilei, nakarmienie 5000, chodzenie Jezusa po wodzie, żądanie znaków, wyznanie Piotra, wyruszenie Jezusa do Jerozolimy, wjazd do Jerozolimy, namaszczenie w Betanii, ostatnia wieczerza, pojmanie na Górze Oliwnej, opis męki i zmartwychwstania. Więc tutaj pomiędzy Ewangelią Marka a czwartą Ewangelią w tym zakresie te wątki są zbieżne, są obecne. Stąd tak wielkie podobieństwo między tymi dwiema Ewangeliami, Ewangelią Jana i Ewangelią Marka. Te podobieństwa opierają się głównie na historycznym następstwie wspomnianych tutaj wydarzeń. Jednak trzeba mieć na uwadze, że mamy do czynienia z dwiema różnymi tradycjami, czyli przekazami faktu Chrystusa. Jedną tradycję odzwierciedlają Ewangelie synoptyczne, drugą tradycję odzwierciedla Ewangelia według świętego Jana. Te dwie tradycje łączy część wspólna, ta istotna. To jest fakt Jezusa, a więc całe Jego dzieło zbawcze, Jego działalność, której celem jest dzieło zbawienia. Zwróćmy teraz uwagę na strukturę Ewangelii świętego Jana. W strukturze Ewangelii najogólniej można wydzielić dwie zasadnicze części. Pierwsza część zawiera opowiadanie o objawieniu się Jezusa Żydom poprzez znaki. To obejmuje tę pierwszą część, rozdziały od 1 do 12. I drugą część stanowi nauczanie skierowane do uczniów od 13 do 20 rozdziału. Dokładniej struktura Ewangelii świętego Jana przedstawia się następująco. Najpierw pojawia się prolog, ten słynny prolog, który wielokrotnie słyszymy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Następnie druga część obejmująca rozdziały od 1, 19 wiersza do 12 rozdziału wiersza 50. Objawienie się Jezusa w Galilei i Judei. Przedstawiony tam czas działalności rozciąga się na 2 lata. I w tej pierwszej części możemy wyróżnić takie dwie sekcje. Pierwsza obejmuje fragment od 1 rozdziału wiersza 19 do 7 rozdziału wiersza 9 i zawiera objawienie, które jeszcze nie budzi sprzeciwu. Miejscem tego objawienia działalności Jezusa jest Galilea i Jerozolima. I druga sekcja obejmująca fragment od 7 rozdziału wiersza 10 do 12 rozdziału wiersza 15, gdzie widzimy sprzeciw wobec objawienia, które przynosi Jezus. I miejscem działalności Jezusa jest głównie Jerozolima i jej okolice, a dokładniej Betania. Druga część
całej osnowy czwartej Ewangelii zawiera opis wydarzenia paschalnego i obejmuje rozdziały od 13 wiersza pierwszego do 20 wiersza 31. W tej części znajduje się opis, jak wspomniałem, dzieła paschalnego, na które składa się ostatnia wieczerza, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I czas działalności przedstawiony tutaj, czas działalności Jezusa, rozciąga się zaledwie na 3 dni od dnia, w którym Jezus spożył ostatnią wieczerzę z uczniami, do dnia po szabacie, czyli do tego pierwszego dnia po szabacie, gdy Jezus zmartwychwstał. I w tej drugiej części można wyróżnić takie krótsze sekcje, mianowicie opis wydarzenia podczas ostatniej wieczerzy, zapis obszernej mowy Jezusa, następnie opis męki Jezusa i opis Jego zmartwychwstania. Zwróćmy uwagę jeszcze na główny zamysł teologiczny Ewangelii według świętego Jana. Czwarta Ewangelia jest skupiona na problemie, który miał zasadnicze znaczenie w misji Jezusa, mianowicie, że Bóg z miłości do świata dokonuje zbawienia, którego Syn Boży, Słowo Boga, jest jednocześnie głosicielem i wykonawcą. Dalej, po drugie, przedwieczne Słowo Boże w Jezusie objawiło się w światu. Po trzecie, wielu ludzi uwierzyło w bóstwo Jezusa i przyjęło Jego posłannictwo, ale częściej Jezus spotykał się z niezrozumieniem, a nawet wrogością. Po czwarte, Jezus w Ewangelii według świętego Jana jest przede wszystkim ukazany jako Boży Syn. Po piąte, ta godność już od początku Jego publicznej działalności została rozpoznana przez Jana Chrzciciela i Natanaela. Po szóste, sam Jezus użył tego określenia w stosunku do siebie, jako Syn Boży, dopiero pod koniec swojego posługiwania wśród ludzi. Ogłoszenie wprost tej prawdy stało się powodem skazania i śmierci Jezusa. Śmierć na krzyżu stała się jednocześnie Jego wywyższeniem. Po siódme, Jezus przyniósł ludziom wierzącym w Niego i w Tego, który Go posłał, nadzieję życia wiecznego. Tego życia, które ukazał podczas objawień tak zwanych Chrystofanii, podczas objawień po zmartwychwstaniu. Znakiem tego nowego życia jest woda i pokarm pochodzące od Jezusa. Dają życie wieczne, ale źródłem życia jest On sam. Więc mamy tutaj w tej Ewangelii dość bardzo szeroko i głęboko rozbudowaną sakramentologię, naukę o sakramentach, zwłaszcza o sakramencie chrztu i sakramencie pokuty i pojednania, a szczególnie o sakramencie Eucharystii. I po ósme, Jezus jest także światłem, które sprawia, że rozpraszają się ciemności zła i grzechu.